podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Porządek obrad został Państwu jak zwykle dostarczony. Czy do porządku są uwagi, czy trzeba coś jeszcze może wyjaśnić? Nie widzę, zatem przechodzimy do jego realizacji. Jesteśmy w punkcie zgłaszania interpelacji. W tym punkcie zachęcam do zabierania głosu, byśmy tego punktu nie przenosili do spraw organizacyjnych. To teraz jest na to czas. Proszę bardzo, kto chciałby zabrać głos. O, jak fajnie, nie widzę. Przechodzimy do punktu kolejnego. Przed nami stan sprawozdanie pana burmistrza działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał. Oddajemy głos panu burmistrzowi. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, podczas obrad poprzedniej sesji Rada Miejska w Wychawie podjęła 12 uchwał. Wszystkie w obowiązującym trybie i terminie zostały złożone organom nadzoru, które do dnia dzisiejszego nie wniosły do ich treści żadnych zastrzeżeń. Uchwały stanowiące akt prawa miejscowego, to jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieniem mieszkaniowym zasobem, przepraszam, gminy Bychawa na lata 2022-2026. Uchwała w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zasad zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków zaświadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy oraz uchwała Rady Miejskiej Bychawie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 zostały przekazane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. W związku z uchwałą Rady Miejskiej Bychawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu w części nieruchomości zostały zawarte stosowne umowy. W związku z uchwałą Rady Miejskiej Bychawie w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer ewidencyjny 2625/1 położona przy ulicy Polnej w miejscowości Bychawa została zawarta umowa. Uchwała Rady Miejskiej Bychawie w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w pasach drogowych lub powiatowych na terenie gminy Bychawa została przekazana do Zarządu Powiatu w Lublinie. Uchwała Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie wyrażenia kontynuacji członkostwa gminy Bychawa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 została przekazana Stowarzyszeniu LGD. Uchwałę Rady Miejskiej w Bychawie zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Bychawa na lata 2017-2023 przekazano Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bychawie. W związku z uchwałami Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie ustalenia zasad przyznawania jest przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych i zwrotu oczywiście diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej zostaną naliczane diety począwszy od 1 maja w stosownej wysokości. Uchwała Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej została przesłana Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie moje 5 maja uczestniczyłem w obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną po nazwę Bo każdy inny ma marzenie, wszyscy równi, które miało miejsce w ruinach zamku nad Zalewem w Bychawie. 6 maja odbyłem posiedzenie z przedstawicielami Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie w sprawie przeprowadzenia indywidualnych rzutowych Mistrzostw Polski edycja 2022 na terenie naszego miasta. Wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Bychawie wziąłem udział w wydarzeniu z cyklu Bychawski Ambasador Czytelnictwa, jednego z projektów Biblioteka Zawsze Blisko, z udziałem autorki powieści obyczajowo-historycznych Joanny Max, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bychawie. Jest już biblioteczka, można wypożyczać książki w punkcie usługi interesanta. 9 maja odbyłem kolejne spotkanie z animatorem subregionu Lubelskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Świdniku oraz panią kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie w sprawie nawiązania współpracy w tym zakresie. Uczestniczyłem w spotkaniu z komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w sprawie współpracy pomiędzy naszą gminą a Państwową Strażą Pożarną. 10 maja wziąłem udział w wideokonferencji z udziałem wojewody lubelskiego, gdzie tematem było zakończenie finansowania rezerwy ogólnej miejsc całego zakwaterowania uchodźców i punktów recepcyjnych, oczywiście z rezerwy budżetu państwa. W dniach 11-14 maja wspólnie z panią dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie gościłem w mieście La Chapelle-sur-Erb we Francji w ramach rozwijania współpracy międzynarodowej pomiędzy szkołami i miastami partnerskimi tych miejscowości. 17 maja uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Odbyłem posiedzenie burmistrza, na którym przyjąłem projekt uchwał na dzisiejszą sesję. Już nie będę ich odczytywał, bo Państwo je znają.
Ponadto zapoznałem się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 18 maja wziąłem udział w spotkaniu przedstawicieli samorządów w sprawie organizacji budżetu Stowarzyszenia LOM, które odbyło się w lubelskim ratuszu. Nie ma jeszcze rozstrzygnięć, więc Państwu ich po prostu w tej chwili nie komunikuję. Sprawa jest jak gdyby w toku. 19 maja odbyłem posiedzenie Zarządu Celowego Związku Gmin Poręko oraz posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych z siedzibą w Gorzowie. 20 maja złożyłem gratulacje, wręczyłem medale parom małżeńskim naszej gminy z okazji obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wróciliśmy do tego dobrego obyczaju po przerwie pandemicznej. 23 maja odbyłem spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim dotyczące realizacji projektów przez naszą gminę oraz kwestii związanych z gminnym programem rewitalizacji. Ponadto odbyłem spotkanie w sprawie modernizacji boiska piłkarskiego w obrębie obiektu stadionu. 24 maja odbyło się z moim udziałem również spotkanie w sprawie aranżacji zieleni w parku przy ulicy Piłsudskiego w związku z zapisami w budżecie i wnioskiem, który należy realizować. Niezmiernie miło mi jest Państwa poinformować, że do wniosków, które złożyło Bychawskie Centrum Kultury na modernizację sali widowiskowej, tak bardzo chyba potrzebnej inwestycji, dołączył jeszcze jeden wniosek. Otrzymaliśmy informację, że zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, priorytet drugi, kierunek interwencji 2.1, infrastruktura bibliotek, tytuł zadania literackie SPA Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie otrzymało jako 11 projekt w kraju na 110 złożonych, więc sukces jest chyba bardzo duży, a dowodzą tego cyfry dofinansowanie. Całkowity koszt zadania 2 241 000 zł, kwota dofinansowania 1 890 000 zł. Kwota wkładu własnego 351 500 zł przewidywana. Dzięki tej inwestycji i inwestycji wspomnianej i pewnie jeszcze drobnych rzeczach, bo nie ma niestety w zakresie obydwu tych projektów na przykład holu, który Państwo wszyscy znają i wiedzą w jakim jest stanie jednego pomieszczenia, ale myślę, że się podejmiemy tego już kompleksowo, spełni się marzenie z wielu lat, bo byliśmy do tej pory trochę bezradni, finansowo przede wszystkim, wobec tak wielkiego zadania, a dzięki realizacji tych dwóch projektów będzie można zmienić wygląd Bychawskiego Centrum Kultury i Biblioteki na obie takie marzeń, ponieważ dzięki realizacji tych projektów to będzie, będzie informowała szczegółowo, tutaj może z braku czasu, naprawdę będzie budziło szacunek. Będzie to strefa nie tylko rozwijania kultury, ale również aktywnego wypoczynku w obszarze kultury. Naprawdę wielkie gratulacje pana dyrektora, pracowników, ale w szczególności również za ten projekt, który przyznam szczerze był bardzo trudny, wydawało się i ciężko było myśleć o pomyślnej realizacji tego zadania i o tym, że dostaniemy w ogóle środki. Wielkie gratulacje dla pani dyrektor Barbary Cywińskiej. Cieszę się, że będziemy mogli ten projekt w oparciu przede wszystkim o środki zewnętrzne zrealizować. Dziękuję. Nie widzę. Dziękuję panie burmistrzu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Bezpieczeństwa na terenie gminy. Pana komendanta poprosimy o sprawozdanie. Witam, dzień dobry. Witam szanownych Państwa. Nazywam się komisarz Wojciech Pawlik. Jestem zastępcą komendanta komisariatu policji w Bychawie i w tej jednostce odpowiadam za pion kryminalny. Z tego miejsca chciałbym wstępnie przeprosić za nieobecność komendanta. Tak się składa, że moja jednostka jest częścią większej struktury, taką jak jest Komenda Miejska Policji w Lublinie i pan komendant miejski skierował dzisiaj mojego komendanta do służby nocnej na terenie Lublina. Także w zastępstwie przedstawię państwu stan bezpieczeństwa na terenie gminy Bychawa na podstawie informacji przekazanych przygotowanych przez mojego pana komendanta. Komisariat Policji, jak Państwo wiecie, w Bychawie
obejmuje swoim zasięgiem 6 gmin. Jest to gmina i miasto Bychawas, gmina Strzyżewice, gmina Jabłonna, gmina Krzczonów, gmina Wysokiej, gmina Zakrzew. Ogólna liczba ludności zamieszkujących na terenie Komisariatu Policji w Bychawie kształtuje się na poziomie 41 832 osoby i swoim zasięgiem obejmuje ponad 710 km kwadratowych. W Komisariacie Policji w Bychawie pracuje łącznie 61 osób, z czego 56 na stanowiskach policyjnych. I żeby zobrazować stan bezpieczeństwa, przytoczę parę liczb statystycznych. W 2021 roku, czyli do 20 maja, odnotowaliśmy na terenie miasta i gminy Bychawe łącznie 140 przestępstw, z czego na terenie działania całego komisariatu tych przestępstw odnotowaliśmy 501. I w tym okresie do maja 2022 roku odnotowaliśmy już na terenie miasta i gminy Bychawa łącznie 50 przestępstw, a na terenie całego komisariatu 207. One kształtują się mniej więcej tak w rozbiciu na poszczególne kategorie. Jeśli chodzi o przestępstwo kradzieży, w 2021 roku na terenie miasta i gminy Bychawa odnotowaliśmy ich 7, natomiast w 2020 roku do dnia dzisiejszego 3. Jeśli chodzi o kradzież z włamaniem, w 2021 roku odnotowaliśmy ich 4, w tym roku już 3. Jeśli chodzi o groźby karalne, w 2021 roku odnotowaliśmy ich 6, w tym roku nie odnotowaliśmy jeszcze takiego przestępstwa. Jeśli chodzi o przestępczość związane z szeroko rozumianą przemocą domową, w 2021 odnotowaliśmy takich przypadków 10, w tym okresie, w tym roku już 5. Jeśli chodzi o przestępstwa bójki, pobicia, odnotowaliśmy ich w ubiegłym roku 6, natomiast w tym roku już 3. Jeśli chodzi o przestępstwa rozbójnicze, w 2021 roku tutaj na terenie odnotowaliśmy ich 2, w tym roku jeszcze nie odnotowaliśmy takiego przestępstwa. Jeśli chodzi o przestępstwa skierowane przeciwko uszkodzeniu mienia, w 2021 odnotowaliśmy ich 4, natomiast w 2022 roku, w tym okresie do 20 maja, odnotowaliśmy ich 3. Jeśli chodzi o przestępstwa określone w ustawie przeciwdziałaniu narkomanii, zarówno w 2021 roku, jak i w tym okresie nie odnotowaliśmy ich na terenie gminy Bychawa żadnego. Jeśli chodzi o przestępstwa związane z obrotem gospodarczym, w 2021 odnotowaliśmy takich przestępstw 14, natomiast w 2022 odnotowaliśmy ich 8. Jeśli chodzi o pozostałą liczbę przestępstw, w 2021 roku na terenie miasta i gminy Bychawa łącznie odnotowaliśmy ich 140, a w 2022 już 50. Jeśli chodzi o zdarzenia mniejszej wagi, czyli w kategoriach wykroczenia, odnotowaliśmy w 2021 roku takich wykroczeń z artykułu 119, czyli kradzież cudzej rzeczy 26, w roku 2022 6. Jeśli chodzi o wykroczenia dotyczące uszkodzenia mienia, w 2021 roku odnotowaliśmy takich wykroczeń 4, natomiast w 2020 odnotowaliśmy ich 2. Jeśli chodzi o pozostałe wykroczenia łącznie, to w 2021 roku odnotowaliśmy ich 124, natomiast w 2022 już 32. Kolejnym zagrożeniem są przestępstwa i zdarzenia drogowe. Jeśli chodzi o wypadki drogowe, to zarówno w 2021 i 2022 na terenie miasta i gminy Bychawa nie odnotowaliśmy wypadków. Zdarzenia mniejszej wagi, czyli kolizje drogowe, gdzie obrażenia ludzkie lub ten były mniejsze poniżej dni 7, tak? Odnotowaliśmy ich na terenie miasta i gminy Bychawa 96 w 2021 roku, natomiast w 2020 już 12. Jeśli chodzi o przestępstwa związane z poruszaniem się nietrzeźwych kierujących po naszych drogach, w 2021 roku zatrzymaliśmy takich kierowców 41 na terenie miasta i gminy Bychawa, natomiast w 2022 już 13. Jeśli chodzi o naszą działalność dotyczącą interwencji, czyli doraźnych wyjazdów patroli policji, w 2021 roku łącznie odnotowaliśmy 1056 na terenie działania Komisariatu Policji w Bychawie, natomiast w 2022 roku odnotowaliśmy ich już 620. I one głównie dotyczyły
związanych ze zdarzeniami i tzw. interwencje domowe. Odnotowaliśmy ich 24 w 2021 roku, natomiast w 2020 już 43. Jeśli chodzi o zakłócenia ładu i porządku publicznego, w 2021 roku odnotowaliśmy ich 135, natomiast w 2022 31. Jeśli chodzi o interwencje związane z szeroko rozumianą ochroną przyrody, w 2021 odnotowaliśmy ich 15, w 2022 już 7. Jeśli chodzi o związane z zachowaniem osób pod wpływem alkoholu, w 2021 odnotowaliśmy ich 91, w 2022 odnotowaliśmy ich 26. Jeśli chodzi o szeroko rozumiane interwencje dotyczące miejscowych zagrożeń, w 2021 odnotowaliśmy ich 160, w 2022 36. Jeśli chodzi o interwencje dotyczące osób z zaburzeniami psychicznymi, w 2021 roku odnotowaliśmy ich 26, w 2022 3. Jeśli chodzi o przestępstwa związane z próbami samobójczymi, w 2021 roku odnotowaliśmy ich 7, w 2022 1. Nasz komisariat również zajmuje się takim działem, jakim są poszukiwania osób, które ukrywają się przed szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości. Nasz komisariat również. I tak w 2021 roku takich osób zatrzymaliśmy 117, natomiast w tym roku już 19. Te poszukiwania obejmują również poszukiwania osób, które są zaginione, zgłoszone przez osoby najbliższe jako zaginione. I w 2021 roku takich osób odnaleźliśmy 12. 12 zgłoszeń i 12 osób odnalezionych, a w tym roku mieliśmy takich zgłoszeń 3 i wszystkie 3 osoby odnaleźliśmy. Jeśli chodzi o kierowanie wniosków o ukaranie za wykroczenia, w 2021 roku skierowaliśmy takich wniosków 66, natomiast w okresie tego roku 12. Jeśli chodzi o mandaty sporządzone za wykroczenia pospolite typu spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, nieobyczajny wybryk, zaśmiecanie i tym podobne, w 2021 roku na terenie miasta gminy Bychawa nałożyliśmy 37 mandatów, natomiast w okresie tego roku już 20. To by było na dane, takie dane statystyczne obrazujące ilość zdarzeń i naszej pracy na terenie miasta i gminy Bychawa. Tak jak mówię, my w dalszym ciągu będziemy prowadzić czynności w celu zmniejszenia tych liczb i podniesienia standardu obsługi interesantów i pomocy naszym obywatelom. Jeśli chodzi o dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, to by było tyle. Dziękuję. Czy są pytania? Korzystajmy z obecności pana komendanta. Proszę bardzo. Trudno mi się odnieść do tego. Myślę, że na kolejną sesję Rady Gminy na pewno postaram się porozmawiać i z innymi się obowiązkami. Tak jak mówię, ja mam swoich przełożonych, także pan komendant miejski wyznaczył go dzisiaj na służbę nocną, także ja przyszedłem w następstwie, ale przekażę mu to oczywiście, że na następnej postaram się, żeby był tu pan komendant. Nie widzę, bardzo dziękujemy. To sprawozdanie przed nami. Aktywne Forum Przeciwdziałania Bezrobociu i zaprosimy panią kierownik. Witam państwa. Szanowni państwo, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu polegają na oddziaływaniu na rynek pracy za pomocą instrumentów wspierających podstawowe usługi. Tymi instrumentami są prace interwencyjne, organizacja robót publicznych, staże, dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie osoby powyżej 50 roku życia. Są to dotacje na uruchomienie indywidualnej działalności gospodarczej, środki na doposażenie lub utworzenie nowego stanowiska pracy.
są też szkolenia dla osób bezrobotnych. W bieżącym roku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane są ze środków Funduszu Pracy. To są to środki przyznane algorytmem. W ramach tych środków możemy organizować prace interwencyjne. Przepraszam, czy potrzebna jest przerwa? Staże, szkolenia, prace społecznie użyteczne i dofinansowanie do zatrudnienia osób 50+. Mamy środki z programu regionalnego Drogi, Mosty, Rzeki na rok 2022 i w ramach tych środków można realizować roboty publiczne. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, z projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim 6. Ten projekt jest dedykowany do osób poniżej 30 roku życia i w ramach tych środków organizujemy staże, prace interwencyjne i szkolenia. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Inkluzyjny Rynek Pracy w powiecie lubelskim 7. Są to środki dedykowane osobom powyżej 30 roku życia i w ramach tych środków realizowane są szkolenia, staże i prace interwencyjne. I mamy środki z PFRON-u na aktywizację osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające świadczenie rentowe, czyli osoby, które mogłyby uzyskać status poszukującej pracy. I takie osoby mogą skorzystać ze szkolenia lub stażu. Na tą chwilę mamy środki na ten cel, natomiast w rejestrach naszych nie mamy takich osób. Więc jeżeli Państwo w swoim otoczeniu mają czy znają takie osoby, to proszę przekazać tą informację, jeżeli oczywiście będą zainteresowane, to proszę, żeby zgłosiły się do urzędu. Prace interwencyjne, jest to refundacja części kosztów wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej. W bieżącym roku przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy refundujemy kwotę 1200 zł miesięcznie plus pochodne liczone od tej kwoty, czyli ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, od kwoty 1200 w zależności od wskaźnika ubezpieczenia wypadkowego. To w przypadku przedsiębiorców jest to kwota około 1415 zł miesięcznie. Na tą chwilę mamy podpisane 4 umowy ze środków Funduszu Pracy. 3 umowy są zawarte z pracodawcami tutaj z terenu gminy Bychawa. W ramach tych umów zatrudniono 4 osoby i 4 osoby to mieszkańcy tej gminy. W ramach projektu Inkluzyjny Rynek Pracy podpisane są na ten moment 4 umowy dla 4 osób. Jedna osoba zatrudniona zamieszkuje teren gminy i na terenie gminy z pracodawcą tutaj z Bychawy podpisano 1 umowę. W ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim podpisaliśmy 5 umów dla 5 osób. Jedna osoba zatrudniona to jest mieszkaniec gminy Bychawa. Z pracodawcami z tego terenu mamy zawarte 2 umowy na tą chwilę. Łącznie podpisano 13 umów organizacji prac interwencyjnych na kwotę 87 145 zł i na tą formę są środki dostępne, więc jak najbardziej można o to wnioskować. Roboty publiczne jest to wsparcie, refundacja części kosztów wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego i na tą chwilę mamy kwotę do refundacji 1800 zł przy organizacji robót publicznych w ramach Funduszu Pracy plus pochodne to jest to kwota na ten moment około 2100 zł, tak dokładnie 2109 zł i 42 grosze. W przypadku organizacji robót publicznych w ramach programu regionalnego Drogi, Mosty, Rzeki ta kwota refundacji jest trochę wyższa, bo to jest kwota 2000 zł plus pochodne, więc łącznie jest to kwota 2343,80 groszy. Wnioski o organizację robót publicznych mogą składać gminy, powiaty, organizacje pozarządowe, statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska. Szanowni Państwo, czy naprawdę potrzebna jest przerwa? Być może tak. Spółki wodne i ich związki.
Zgodnie z zapisem artykułu 56 ustawy o promocji zatrudnienia, w ramach robót publicznych organizator w pierwszej kolejności powinien zatrudnić osobę będącą dłużnikiem alimentacyjnym. Środki na organizację robót też na tą chwilę mamy. Mamy zawartą jedną umowę w ramach programu regionalnego. W ramach tej umowy są zatrudnione 3 osoby. Natomiast w ramach środków Funduszu Pracy na tą chwilę jeszcze nie podpisaliśmy umowy. Wnioskować można. Kolejną formą jest to staż. Staż umożliwia osobie bezrobotnej zdobycie umiejętności praktycznych i doświadczenia w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy, czyli bez zawierania umowy o pracę. Przez okres trwania stażu osoba pobiera stypendium stażowe i jest nadal zarejestrowana jako osoba bezrobotna. Stypendium na tą chwilę to jest kwota 1489 zł. W Funduszu Pracy zorganizowano na tą chwilę 25 staży. Tym jest 11 zorganizowanych tutaj na terenie gminy Bychawa. Mamy też staże dla osób, obywateli Ukrainy, którzy mają status uchodźcy, mogły uzyskać status osoby bezrobotnej i na tą chwilę takich staży mamy 10. Mamy dla tej grupy osób jedną umowę zawartą o prace interwencyjne i jedna osoba zawnioskowała o możliwość szkolenia zawodowego z językiem polskim branżowym. W ramach projektu Aktywizacja osób młodych mamy zorganizowanych 18 staży, w tym 6 staży u pracodawców tutaj na terenie gminy Bychawa. Projektu Inkluzyjny Rynek Pracy mamy 8 staży, 4 staże są tutaj na terenie gminy Bychawa. Łącznie na tą chwilę na organizację stażu zaangażowano kwotę 633 758 zł, ale to też są w ramach tych środków, to są zobowiązania z umów zawartych też w roku ubiegłym, więc jakby na tą kwotę składają się te umowy zawarte w tym roku plus te, które przechodziły na ten rok. Szkolenia mają na celu umożliwienie uzyskania lub doskonalenia umiejętności lub kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy. W bieżącym roku realizujemy szkolenia indywidualne pod potrzeby osób bezrobotnych i one jakby w tym wniosku uzasadniają celowość wnioskowania o skierowanie na konkretne szkolenie. Też jakby barometr zawodów deficytowych też ma tutaj znaczenie przy wyborze kierunku szkolenia. Stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, czyli to jest wysokość stypendium stażowego, jeżeli w miesiącu godzin szkoleniowych jest 150. Jeżeli jest mniej, to oczywiście proporcjonalnie ta kwota stypendium jest niższa, zależnie od liczby godzin szkolenia. W roku bieżącym na ten moment do odbycia szkolenia indywidualnego skierowano 23 osoby, w tym 10 osób tutaj z terenu gminy. W ramach środków Funduszu Pracy przeszkolono 4 osoby, 4 osoby mieszkańcy gminy Bychawa. W ramach projektu Aktywizacja osób młodych 6 osób, w tym 2 osoby z gminy Bychawa. W ramach projektu Inkluzyjny Rynek Pracy 7 osób, w tym 4 osoby z gminy Bychawa. Środki też na organizację staży czy szkoleń są na tą chwilę, więc wnioskować można. Kierunki szkoleń, o które najczęściej w tym roku, ale też jakby w ubiegłym wnioskowali bezrobotni, to były kursy na prawo jazdy kategorii C, C plus E z kwalifikacją wstępną. Mazynier z obsługą magazynowych programów komputerowych z wózkami, z obsługą wózków jezdniowych. Operator sprzętu do prac ziemi uogólniając. Kadry i płacy z elementami księgowości komputerowej, to w głównej mierze to panie wnioskowały o możliwość odbycia takiego szkolenia.
Na szkolenia zaangażowano kwotę 162 zł. Prace społecznie użyteczne jako ten kolejny instrument to jest możliwość aktywizacji i zawodowej i uzyskania wsparcia finansowego przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne, osoby bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Prace są wykonywane na terenie gminy, na której zamieszkuje dana osoba bądź przebywa. Możliwość organizacji prac społecznie użytecznych odbywa się na wniosek gminy. Za tą pracę świadczono w wymianie 40 godzin miesięcznie. Takie osoby uzyskują wynagrodzenie w wysokości, na tą chwilę oczywiście, 9 zł, a z tego 60% jest refundowane ze środków Funduszu Pracy, czyli refundowana jest kwota 5,40 za godzinę. Na tą chwilę takie prace społecznie użyteczne mamy zorganizowane w gminie Zakrzew i w gminie Chrzczonów. Jest też możliwość na tą chwilę wnioskowanie o doposażenie stanowiska pracy. Te wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, bo tam jest realizowana ta forma wsparcia. Możliwość jest, no na tą chwilę jest zamknięty nabór wniosków na dotacje na indywidualną działalność gospodarczą, ale z uwagi na to, że tych wniosków wpłynęło dużo i terminy naborów są ogłoszone na stronie internetowej, więc jak najbardziej będzie można też jeszcze wnioskować i kwota wsparcia to jest kwota 25 tysięcy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy są pytania? Bardzo dziękujemy za sprawozdanie. Przechodzimy do informacji na temat realizacji programu współpracy gminy Bychała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 5 ustawy o działalności pożytku publicznego, burmistrz Bychawy jest obowiązany do dnia 30 maja każdego roku przedłożyć Państwu, Radzie Miejskiej w Bychawie, sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Sprawozdanie jest opracowane za rok poprzedni. Takie sprawozdanie również musi być opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z budżetu gminy Bychawa w 2021 roku na realizację programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego wydatkowano kwotę 237 711 zł. Wydatkowano o 38 tysięcy mniej niż zaplanowano ze względu na trwającą epidemię i związanymi z tym obostrzeniami nie odbył się wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży oraz nie odbyła się nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych. Program był realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Zadania, jakie były realizowane w ramach tego programu, to przede wszystkim wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Na to zadanie udzielano dotacji w kwocie 185 tysięcy. Dotację tą otrzymał w wysokości 160 tysięcy Bychawski Ludowy Klub Sportowy Granit na organizację zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie piłki nożnej, siatkowej, koszykowej. Również z tego zadania dotację otrzymał Uczniowski Klub Pływacki Bychawa w wysokości 25 tysięcy zł na organizację szkolenia sportowego, zawodów sportowych, propagowania form aktywnego wypoczynku w zakresie pływania. Drugi rodzaj zadania realizowany w ramach programu to przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Tutaj wydatkowano kwotę, przekazano dotację w wysokości 13 500 dla Bychawskiego Ludowego Klubu Sportowego na zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których były prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeuty z elementami zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Kolejne zadanie, jakie było realizowane w ramach tego programu, to zadania z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego.
wydatkowano kwotę w wysokości 20 tysięcy złotych, z czego 3 tysiące złotych dotacje otrzymał Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie na zadanie związane z działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym, pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców gminy Bychawa w zakresie aktywności kulturalnej, edukacyjnej oraz integracji seniorów. Kolejne stowarzyszenie, które otrzymało dotację w kwocie 5 tysięcy złotych, to Koło Gospodyń Miejskich w Bychawie Aktywne na wydanie publikacji promującej niematerialne dziedzictwo kulinarne pod tytułem 4 pory roku bychawskich tradycji kulinarnych. W ramach tego zadania również dotację otrzymało Bychawskie Towarzystwo Regionalne w wysokości 2 tysięcy złotych na spotkania regionalne pod hasłem 35 lat minęło jubileusz Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego oraz 10 tysięcy złotych na wydanie publikacji, raczej wznowienie, Bychawa dawna, przeszłość zamknięta w fotografii. Kolejne zadanie realizowane to działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Tutaj dotację w wysokości 10 tysięcy złotych otrzymało Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych na wspieranie edukacji osób starszych. Było to dofinansowanie funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez stowarzyszenie. Kolejny obszar wspierany w ramach programu to działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami. Dotację w wysokości 6 tysięcy złotych otrzymało Bychawskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej. Wydatkowało kwotę 5 711 złotych, był zwrot 289 złotych, na zadanie rejs łodzią z Bychawy do La Chapelle-sur-Erd na obchody 25-lecia współpracy. Ostatni obszar, w jakim wspieraliśmy organizacje pozarządowe, to było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. Tutaj dotację w wysokości, przekazano dotację w wysokości 3,5 tysiąca złotych, z czego 1500 złotych otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi, Zaraszów i Okolic na realizację zadania krzewienie i podtrzymywanie tradycji narodowych, organizacja turnieju rycerskiego, festynu militarnego w 101-lecie Bitwy Warszawskiej. 1000 złotych również Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi, Zaraszów i Okolic na zadanie rozwijanie patriotyzmu oraz polskości, organizacja wydarzenia pieśni patriotyczne w Zaraszowie. I 1000 zł otrzymało Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci Ziemi Bychawskiej, upowszechnianie tradycji narodowych, zorganizowanie rajdu pamięci w celu uczczenia pamięci żołnierzy poległych o niepodległość. Zatem, tak jak wcześniej powiedziano, ogółem kwota udzielonych dotacji wynosiła 237 711 zł. Szczegółowe informacje są zamieszczone w sprawozdaniu, które jest umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Dziękuję, pani naczelnik. Przechodzimy do bloku uchwał. Przed nami projekt uchwały z zakresu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tradycyjnie pytam, czy mogę czuć się zwolniony z konieczności odczytywania pełnej treści uchwał. Dobrze, dziękuję. Prosimy, proszę bardzo. Dobrze, zatem no nie trzeba będzie jej komentować, skoro ją przytoczę, to pani naczelnik, obowiązek wynika z ustawy. Zatem przystąpmy do, przed głosowaniem przeczytam uchwałę w sprawie zakresu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na podstawie tej przywołanej podstawy prawnej przewiduje się możliwość w paragrafie pierwszym zapewnienia możliwości pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, przebywają czasowo na terytorium gminy Bychawa polegającej na, tu chodzi o tą pomoc i wymieniony jest cały katalog. Pokrycie kosztów przystosowań wyposażenia pomieszczeń do czasowego pobytu uchodźców, pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy, w szczególności nośników energii, dostaw wody, odbioru ścieków i innych, zapewnienie wyżywienia, zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, do miejsc, w których obywatel Ukrainy jest zapewniona pomoc medyczna oraz spraw urzędowych związanych z pobytem, zapewnienie środków higieny
czystości i higieny osobistej, zapewnienie środków medycznych ogólnie dostępnych, finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i niepublicznego, w tym specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, zakup odzieży, obuwia, dostępie do gminnych obiektów użyteczności publicznej, pokrycie kosztów pobytu i edukacji w placówkach wychowawczych, przedszkolnych i szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Bychawa, dowodzie dzieci i młodzieży szkolnej do szkół, przedszkoli i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakupie pomocy dydaktycznej, przyborów szkolnych, zapewnienie wyżywienia dzieciom i młodzieży w stołówkach szkolnych prowadzonych przez te placówki, organizacja czasu wolnego, w tym kultury i sportu, pomocy usług społecznych. I tutaj kończy się katalog, zakres działalności to jest od 24 lutego tego roku do końca tego roku. Źródłem finansowania mają być dochody własne gminy. Pan burmistrz określi już forma i tryb. No i oczywiście uchwałę powierza się do wykonania burmistrzowi. Stanowi ona o akt prawa miejscowego. Taka jest treść. Pan burmistrz prosił o komentarz. Szanowni Państwo, chciałem podkreślić, że przypomnieć, jak wyglądała sytuacja w momencie uderzenia wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Została udzielona pomoc o charakterze spontanicznym przez wielu mieszkańców w formie darowizn, w formie udziału jako wolontariat, na przykład w dożywianiu mieszkańców przybywających uchodźców na granicę. Wymagało to zaangażowania pewnego rodzaju środków ze strony budżetu gminy. Nie były to środki zbyt duże, bo kwota wydatkowanych tych środków to 18 186,47 zł. Została ona wydana przede wszystkim na koszty transportu, wyżywienia ugotowanego, przygotowanego przez naszych mieszkańców, a więc transport, a więc naczynia jednorazowe, termosy, które zresztą zostaną, prawda, na majątku naszym gminnym. No i oczywiście zakup niektórych produktów, bo znaczna ich część była przez mieszkańców, prawda, dawana bądź przez instytucje. Więc ta pomoc była świadczona jak gdyby z jednej strony spontanicznie, z drugiej strony niewielki w niej udział w kwocie opisanej był ze strony budżetu gminy z rezerwy kryzysowej. Tak postępowały w zasadzie wszystkie gminy, które funkcjonowały w tym reżimie, czyli jak gdyby udzielały pomocy uchodźcom. Prawda? Były to te środki. Później uruchomiono środki z budżetu państwa, z rezerwy budżetu państwa na różnego rodzaju działania pomocowe, w tym na organizację miejsc pobytu mieszkańców tych uchodźców, również tych dwóch miejsc pobytu, które przygotowaliśmy my w miejscowości Wola Duża i Olszowiec i szeregu innych elementów. Od tej pory wydatki, które były ponoszone przez jak gdyby na utrzymanie tych punktów, przejął budżet państwa, więc gmina jak gdyby je wydatkowała, ale następnie otrzymywała je w formie refundacji, więc my już do tych punktów nie dokładaliśmy. Natomiast niewątpliwie bonusem było to, dodatkową wartością, że sprzęt zakupiony gospodarstwa, choćby domowego, do obsługi tych punktów, zrefundowany, czyli jak gdyby zwrócony przez budżet państwa, pozostanie na wyposażeniu naszych obiektów, więc to jest jak gdyby dodatkowy element. Do 24 maja środki z rezerwy budżetu państwa były przeznaczone na utrzymanie tych mieszkańców. Już nie my ich utrzymywaliśmy, nie mówię o domach prywatnych, bo wszyscy wiemy, jaka jest zasada. Od 24 maja Fundusz Pomocy specjalnie uruchomiony z agendy rządowej jak gdyby przejął te zadania. A więc my, chcę to jasno oświadczyć, bo są jakieś niedomówienia. Czasami gdzieś słyszy się, że gmina w dalszym ciągu utrzymuje uchodźców. Gmina nie utrzymuje z własnych środków. Te 18 tysięcy jedynie ponieśliśmy w tych pierwszych chwilach, ale zrobiło to gros samorządów w Polsce. I uchwała ta ma jedynie usankcjonować jak gdyby te wydatki, aby nie było wątpliwości co do tego, kiedy przyjdzie na przykład aparat kontrolny, że zgodnie z zapisami tej uchwały obecnie nie wydajemy środków z naszego budżetu, prawda? A katalog jest jedynie katalogiem, czyli zakresem tych wydatków, jakie są możliwe do poniesienia, przy czym obecnie, jeszcze raz powtarzam, nie ponosimy ich, ponieważ wszystkie działania, które prowadzi gmina bądź jej jednostki, są opłacane z budżetu
państwa w takiej czy innej formule z takiego czy innego funduszu. I ma ta uchwała jedynie charakter porządkowy i takich uchwał przyjęto w takim samym bądź bardzo podobnym brzmieniu już bardzo wiele w Polsce. Chodzi po prostu o regulację prawną wcześniejszych działań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Pan radny, proszę. Panie Przewodniczący, mam takie pytanie. Będąc na komisji poprzedniej, gdzie był omawiany projekt tej uchwały, zostało powiedziane, że ten cały wachlarz wymieniony tutaj w tej naszej uchwale, on nie będzie realizowany. Tak zostało powiedziane, więc po co to wszystko jest napisane w tej uchwale? I jeszcze mamy tutaj w uzasadnieniu, w przedłożonym projekcie uchwały określa się zakres pomocy. No to zakres tej pomocy to jest te 15 punktów. To po co one w ogóle są, skoro się nie myśli o tego typu pomocy? Takie stwierdzenie na komisji padło. Panie radny, odpowiedź jest najkrótsza, na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, bo co będzie, jeśli wojna się rozwinie i przybędzie druga fala uchodźców? Panie radny, będziemy dalej bawić się wstecz w uchwalanie? Będziemy? Nie wydajemy tych środków. Jeszcze raz powtarzam, 18 tysięcy z kawałeczkiem wydaliśmy. Nie wydajemy już więcej ani grosza w tej chwili. Jak się zmieni sytuacja na gorszą, czego sobie nikt nie życzy, być może trzeba będzie, ale uchwała już będzie. Skoro wiele samorządów w Polsce, bardzo, bardzo wiele, nie wszystkie, to prawda, ale bardzo wiele ją podjęło na wszelki wypadek i aby usunąć niezgodności prawne i dostosować się do języka ustawy, dlaczego my mamy tego nie zrobić? Ja nie wydaję pieniędzy w tej chwili i nie chciałbym wydawać, ale na wszelki wypadek może warto jednak to zrobić. Nawet gdybym nie, to nie chciałbym, ja powiedziałem to na komisji, tłumaczyć się organom nadzoru i kontroli, dlaczego gmina akurat Bychawa nie podjęła uchwały sankcjonującej wydatki, skoro inne gminy podjęły taką uchwałę bez większych problemów. Może pan radny, proszę. No to cóż, czy są jeszcze jakieś głosy? Proszę bardzo. Ja się bardzo cieszę, że państwo sołtysi są z nami dzisiaj i już byli i wrócili i tak się więcej dzieje na tej sali. I proszę państwa, państwo też byliście zaangażowani w pomoc Ukrainie, panie gotowały, zrobiliście zbiórki, zrobiliście bardzo dużo. Ta pomoc przy wsparciu samorządu Bychawskiego Centrum Kultury trafiała tam, gdzie była potrzebna. Część z państwa obecnych tu na sali jeździła na granicę, woziła tą żywność. I tak jak mówi pan burmistrz, 18, ta uchwała jest poniekąd potrzebna, ale nie wymagana, aby rozliczyć te 18 tysięcy, które poszły między innymi na rozliczenie paliwa dla ochotniczych straży pożarnych, na zakup tych termosów, jednorazówek i tego, co było potrzebne. Tylko ja tak chciałem państwa zapytać, czy po przeczytaniu projektu uchwały, jak to państwo rozumiecie i interpretujecie? Bo głosy na mieście po prostu są takie, że za chwilę gmina Bychawa będzie wszystkim kupować bilety do Lublina i te wszystkie inne rzeczy będziemy po prostu opłacać, finansować. Oczywiście, tak jak powiedział pan burmistrz i pani skarbnik, no nikt tego nie ma zamiaru robić, pieniądze na to nie są przeznaczone, no ale myślę, że taki był cel, żeby ta uchwała została przeczytana tutaj, o to wnioskował pan Janusz. I pytanie do państwa, takie może wspierające dla nas w tym głosowaniu, jak państwo to interpretujecie po wysłuchaniu treści uchwały? Czy ten głos, przepraszam, miasta, ulicy i wsi taki, że Bychawa będzie tutaj nie wiadomo jakie pieniądze przekazywać, to jest taki głos, który państwo też czytacie i słyszycie, widząc tę uchwałę, czy raczej rozumiecie, że to chodzi o rozliczenie tego, co było? Dziękuję. Pan Sołty, zapraszamy. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado, tylko do was to takie w końcu. Dobrze, że pan burmistrz poniósł głowę do góry, kiedy zawsze do dołu.
I dziękuję panu bardzo i Radzie. Coś się dzieje na Kowersku, w jednej części. Coś się dzieje na Kowersku. Tak, nie no, Ukraińcy to Ukraińcy, ale droga, kawałek drogi takiej powiatowej, raczej gminnej. No dzieje się dużo. Wczoraj troszkę podlali takiego asfaltu, to dwie panie, jedna po 80, druga po 70 i z laskami w nocy chodzili, bo tak się cieszyły. Już myśleliśmy, tak, że coś gorszego. Także dziękujemy bardzo za wszystko i czekamy, a jeszcze teraz się zwrócę do pana byłego starosty, to jest panie Pikula, panie, weź się pan wróć do tego starostwa, wróćcie pan, bo starostwa są do wyboru, bo żeś pan zaczął kilometr drogi na takim Kowersku powiatowej, kto teraz to skończy? No nikt nie tylko to. Dziękuję bardzo i zdrowia życzę dla wszystkich. A my dziękujemy bardzo i tak prosimy, żeby czasami pan sołtys skończył dyskusję, jak jest napięcie. Bardzo dziękujemy za ten głos i przystąpmy do głosowania, wracając do porządku obrad, czyli uchwałę z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym kształcie, proszę podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Proszę o oddanie głosów wstrzymujących i przeciwnych w podobny sposób. Przypomnę, że na sali jest 12 radnych. Jest stwierdzone, że uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy jednym przeciwnym, 2 wstrzymujących. I kolejna z naszych uchwał to jest w sprawie zmian w uchwale budżetowej. Panią skarbnik poprosimy. Proszę państwa, zapisane państwo macie w dochodach jakby dwie dotacje, które otrzymaliśmy jedną z cyfrowej gminy PGR jako środki z Unii Europejskiej. Z programu właśnie tego granty PGR-u otrzymaliśmy 48 600 zł. Będą zakupowane komputery dla rodzin, którzy pracowali, dla pracowników w Gorzelni w Woli Gałęzowskiej, czyli ich rodzin, potomków jakby. Natomiast i macie państwo jeszcze zapisane dochody z odsetek. Proszę państwa, do tego co państwo macie, uchwała została wyłożona, trzeba dodać to, co w ciągu tygodnia nam informacje wpłynęły, a więc otrzymaliśmy środki w kwocie 43 257 zł na naukę dzieci z Ukrainy w naszych szkołach. To, co pan burmistrz mówił, że w tej chwili nie wydajemy środków własnych, tylko otrzymujemy z funduszu tak zwanego pomocy. Został utworzony fundusz pomocy w Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest zasilany środkami budżetu państwa i z tego funduszu właśnie nam są przekazywane środki. Oprócz tego otrzymaliśmy 336 zł na obsługę, bo też wypłacamy osobom, które zakwaterowały obywateli Ukrainy, tak zwane 40 zł. To też są środki z pomocy, a na tą obsługę jest 336 zł. I w międzyczasie też jeszcze wpłynęła informacja o dotacji w kwocie, to są dochody majątkowe, bo to wszystko były własne, dochody majątkowe na wykonanie masztu i flagi w projekcie biało-czerwona. Czyli na naszej terenie gmin, zresztą na terenie naszej gminy, bardzo wiele gmin takie, właściwie prawie wszystkie takie, taką dotację otrzymały. Proszę państwa, to po stronie wydatków, w związku z tym, że
na flagę 8 tysięcy złotych, z tego co były zbierane oferty, to wystarczy na ten maszt i flagę, natomiast potrzebne jest pozwolenie na budowę i dokumentacja projektowa. Czyli naszych własnych trzeba dołożyć 2,5 tysiąca złotych. To zadanie znajdzie się w wydatkach inwestycyjnych w kwocie 10,5 tysiąca złotych. 8 z budżetu państwa, 2,5 z naszych. I macie państwo zapisane koszty tam procesu w kwocie 50 tysięcy złotych, opłacenie, gdzie wykonawca z nami się sądzi, kwota to 53 tysiące, więc łącznie 5,5 tysiąca złotych. Zwiększony plan jest z odsetek właśnie bankowych, gdzie korzystnie zostały ulokowane na razie na nasze środki budżetu w Banku Bezpiecznym, bo Bank Gospodarstwa Krajowego. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, to co państwo macie, to jeszcze oprócz tego, co powiedziałam, to jest przeniesiona kolonia, zmiana, kolonia Gałęzów druga. Złożyli mieszkańcy wniosek o zmianę właśnie środków z tego funduszu, z remontu dróg na modernizację pomieszczeń tej części świetlicy właśnie w tej miejscowości. I macie państwo, że zwiększa się wydatki na strażach, tak samo w pozostałej działalności i w domach kultury. Ponieważ są oferty zbierane na zadania z funduszy sołeckich, no niestety ceny, po prostu inflacja jest i ceny są o wiele wyższe, w związku z tym jest dołożenie tych środków. Natomiast zmiana jeszcze, właściwie dwie są takie, że jest w remontach zwiększone w strażach, natomiast sołtys ze Starej Wsi drugiej napisał wniosek o dołożenie 5 tysięcy złotych do modernizacji garaża w OSP Starej Wsi drugiej. W związku z tym, że Stara Wieś druga otrzymuje 10 tysięcy złotych ze środków PSP i 5 tysięcy prosi o dołożenie z gminy na zakup jednej bramy. Natomiast sołtys wczoraj ze Starej Wsi pierwszej złożył wniosek o zmianę przedsięwzięcia, gdzie było zakup garażu blaszanego dla OSP Stara Wieś druga. Chcą przeznaczyć także te środki na zakup, wykonanie drugiej bramy. I wprowadzone, tak jak powiedziałam, te środki z oświaty i cyfrowej gminy na wydatki. Dziękuję. Pytania? Poproszę opinię komisji. Więc przystąpmy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym kształcie, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Podobnie proszę o oddanie głosów wstrzymujących i przeciwnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 13 głosami za. I ostatnia z naszych uchwał w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej jednostce samorządowej o statusie gminy partnerskiej położonej na terenie Ukrainy. Poprosimy o komentarz panią naczelnik. Szanowni państwo, w związku z atakiem wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy przedstawiciele naszego samorządu Korzec wystąpili o wsparcie rzeczowe w postaci niezbędnych produktów żywnościowych, higienicznych i medycznych. Mając na wadze artykuł 10 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o tym, iż gminy mogą udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnych i regionalnych innych państw, pan burmistrz proponuje państwu właśnie projekt przedmiotowej uchwały, w której to w paragrafie
pierwszym mówi się, iż postanawia się udzielić z budżetu gminy jednostce samorządowej Korzec o statusie gminy partnerskiej położonej na terenie Ukrainy pomocy rzeczowej o wartości 8400 zł. Gmina Bychawa zakupi artykuły, o które wnioskuje gmina partnerska. No i może tak informacyjnie, iż zostało również założone konto bankowe, na które można wpłacać darowizny na wyżej wymieniony cel. Dziękuję. Czy są pytania? Tak, żebyśmy, szanowni państwo, mieli pełną jasność. Ta kwota 8400 zł są to środki pochodzące z darowizn. Nie są to środki budżetu gminy, a jedynie przez budżet gminy jak gdyby zostaną przetransportowane w formie pomocy rzeczowej. Więc to nie jest pomoc z budżetu, ale poprzez budżet. Natomiast środki z darowizn pochodzą głównie od naszych przyjaciół z Francji i pewne wpłaty od osób z Polski. Także nie są to środki budżetu gminy w sensie ścisłym, żebyśmy mieli tego świadomość. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Poproszę opinię komisji. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostki samorządowej w statusie gminy partnerskiej położonej na terenie, proszę, Ukrainy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym kształcie? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Podobnie proszę o oddanie głosów przeciwnych i wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy obecności 13 radnych. Blok uchwał mamy za sobą. W sprawach organizacyjnych mamy wakat gminy i Radzie Seniorów, prawda? Tutaj powinniśmy dokonać uzupełnienia tego składu. No, dużo jest chętnych. To się długo ciągnie. Mamy tutaj kandydata na seniora, naszego przewodniczącego Mateusza Wróblewskiego. Czy sam się zgłosił, sam wyraża zgodę. Myślę, że powinniśmy pogratulować i zagłosować. Kto z panów radnych jest za wsparciem kandydatury kolegi Mateusza Wróblewskiego do Gminy Rady Seniorów? Dziękuję bardzo. Gratuluję, miłej pracy. Szanowni państwo, bychawscy samorządowcy, serdecznie zapraszam na wydarzenie pod nazwą Literackie Inspiracje Bychawskich Samorządowców, które odbędzie się w piątek, 1 lipca, w malowniczym otoczeniu ruin pałacu nad Bychawskim Zalewem. Przedsięwzięcie to będzie opierać się na idei współpracy samorządu i biblioteki. W trakcie wydarzenia uczestnicy zapoznają się z regionalną literaturą opisującą naszą małą ojczyznę. Ponadto w ramach wydarzenia zorganizowany zostanie konkurs literacki, do udziału w którym zapraszam już teraz. Wystarczy napisać dowolnej formy utwór literacki poruszający tematykę pracy samorządowca lub opisujący gminę Bychawa, a następnie zaprezentować go podczas tego wydarzenia. Na utwór, na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody. Serdecznie zapraszam. Dziękuję. Szanowni państwo, pewnie wszyscy zaraz będziemy delektować się upragnionym deszczem, który wreszcie przyszedł, ale tylko dwa takie ogłoszenia, myślę, że jednak ważne.
27 maja, a więc pojutrze, przypada tradycyjny Dzień Pracownika Samorządowego. My w społeczności naszego urzędu zwykliśmy zapraszać wtedy siebie i innych i to czynię na mszę świętą, która jest w terminie może, no nie, no myślę, że dla ludzi z naszej gminy bardzo przystępnym, 7 rano. W piątek najbliższy będziemy się modlić w intencji naszego samorządu, pracowników, wszystkich ludzi związanych, bo pojmujemy pracę w samorządzie jako zbiorowy wysiłek, nie tylko urzędniczy. Więc z serca Państwa w imieniu swoim i załogi zapraszam, jak ktoś ma możliwość, ochotę, pragnienie, spotykamy się na liturgii o godzinie 7 rano. To pierwsze ogłoszenie i drugie, w dniach 12 i 26 czerwca na naszym stadionie odbędą się dwa wydarzenia. Jedno to takie nawet dedykowane nie tylko Państwu radnym, ale również sołtysom. 12 czerwca będą międzygminne, bo zawody gmin, zawody pożarnicze, sportowo-pożarnicze gmin Bychawa, Chrzczonów, Jabłonna i Strzyżewice. Więc będzie komu kibicować, bo nasze drużyny będą liczne. Zazwyczaj to jest bardzo dużo. Ostatnio było bodajże 35 zespołów, więc bardzo dużo. Zaczynamy pewnie o godzinie 9. Jeszcze będą informacje na ten temat. Zachęcam do kibicowania swoim strażakom i strażaczkom, bo takie też będą. Fajne wydarzenie, jest na co popatrzeć. Wracamy do sprawności po pandemii. Oczywiście sprawność była zawsze, ale ta taka sportowa rywalizacja. A jak ktoś chce jeszcze wyższej ligi, to 26 czerwca, dwa tygodnie po tym wydarzeniu, zawody powiatowe, finał powiatowy, gdzie nasze najlepsze zespoły wystartują i będą rywalizować z innymi. W tych konkurencjach będzie na co popatrzeć. Zachęcam do udziału, jeżeli Państwo znajdziecie trochę czasu. Warto zobaczyć życie strażaka od tej strony rywalizacyjnej, bo ona w tym wypadku taka będzie. Także serdecznie Państwa zapraszam, będzie nam bardzo miło, a obiekt stadionu pomieści wszystkich. Dziękuję. Dziękujemy i wobec wyczerpania porządku zamykam obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję Państwu za obecność, za zabieranie głosu.